ta rozmowa nie będzie miała oglądalności, bo ludzie nie chcą tego usłyszeć, nie? Padło takie zdanie. I to trochę tak jest. Nie oszukujmy się, treści pisane, pomimo wypychającego kontentu wideo, są w cenie i będą dalej w cenie. Ludzie widzą w nich wartość. Bo czasami to może być nawet ważniejsze, żeby nam zaufali. Bo jeśli nam ufają, to tak naprawdę ludzie kupią od nas wszystko. My spełniamy marzenia innych, nie? Bo nie każdy chce mieć dom. Nie każdy chce kupić mieszkanie. Nie każdy chce mieć super auto. Nie każdy chce zwiedzić cały świat. Chociaż te rzeczy, które teraz wymieniłam, są uznawane za wyznacznik sukcesu. Brak autentyczności, nazwijmy to roboczo. Wiesz co, myślę, że nie ma autentycznych marek, bo wszystko robimy po coś, żeby pociągać za jakieś sznurki. Dlatego budowanie marki nie ma takiego przepisu na to, musisz zrobić to, to, to i to. Ale na pewno musisz zacząć odkrywać siebie. Ja myślę, że to jest taką podstawą, ponieważ na wyróżnienie się wpływa bardzo wiele czynników. Bo każdy z nas mówi do innej grupy docelowej, nawet wykonując ten sam zawód. Rezonujemy z innymi osobami. Jedni kochają, inni nienawidzą. Nie zadowolimy wszystkich. Im bardziej ktoś jest perfekcyjny na zewnątrz, tym ma więcej demonów w środku i przyznaję, że pracuję z różnymi markami osobistymi i bardzo często to widzę. Bo social media to jest scena i my decydujemy, co na niej podać i też co z niej brać. Ja jestem za tym, żeby 80% publikować, a 20% konsumować. Podcast The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Siema, ja nazywam się Daniel Bartosiewicz, prowadzę ten podcast dla copywriterów, którzy chcą pisać lepiej i zarabiać więcej i zapraszam do niego różnych ciekawych gości. A dzisiaj z nami pani, która posypuje nazwiska i firmy brokatem, na huśtawkę z nią nie pójdziesz, bo u niej bez bujania. Aktualnie pracuje w agencji Marafiki jako strateg kreatywny, Sylwia Bujak. Cześć, dzień dobry. Sylwia, co ostatnio napisałaś za pieniądze? To jest, wiesz co, bardzo takie szybkie pytanie i konkretne, ale powiem od razu, że ja nie jestem copywriterem. Chociaż bardzo dużo osób uważa mnie za copywritera, bo piszę ponoć całkiem dobrze. Ale ja myślę, że ja piszę za pieniądze codziennie, bo nawet korespondencja z klientami, posty, maile, to też wpływa na wynagrodzenie, jeśli wszyscy będziemy patrzeć troszeczkę na to w ten sposób, że wszyscy piszemy za pieniądze, to też zmienimy podejście do nawet prostych komunikatów z klientem, zarządzanie zespołem, maile, cała ta korespondencja to też jest pisanie za pieniądze. Ja myślę, że tutaj ważna jest ta jakość, abyśmy nawet w tych małych komunikatach i drobnych jednak stawiali na tą jakość, bo pisanie za pieniądze kojarzy nam się z pisaniem blogów, z pisaniem artykułów, ale tak, piszę artykuły blogowe, więc na pewno jeśli miałabym konkretnie odpowiedzieć na pytanie, to myślę, że ostatni artykuł blogowy dotyczący roli trenera, to było coś takiego konkretnego w kwestii pisania za pieniądze, jak i również parę sloganów, które mam nadzieję niedługo ujrzą światło dzienne, ale są na razie jeszcze w procesie. Więc ja piszę za pieniądze codziennie, także ja myślę, że powinniśmy trochę inaczej patrzeć na ten pisanie za pieniądze, zwrot, bo każdy z nas to używa codziennie. Dokładnie taka była intencja tego pytania, żeby pokazać, że nawet ktoś, kto zawodowo nie zajmuje się copywritingiem, pisze za pieniądze, a u nas w branży to jest nagminne, nie? Że jak piszesz tekst na zlecenie, za który wystawisz fakturę, to się spinasz, zmuszasz, korekta, autoredakcja, wysyłasz do klienta, pytasz o feedback, coś tam. A jak piszesz maila, to tylko faktura poszła, dziękuję, do widzenia i tyle, nie? Albo i w ogóle z błędami, nie? No bo po co się starać, tak? Tak jakbyś ty... Wiesz co, to jest zabawne, bo faktycznie mam czasami gdzieś tam też kontakt bardzo często z różnymi copywriterami i teksty powiedzmy są dopieszczone, ale ta komunikacja to jest siema nara. No to nie, to tak jak wiesz, jakbyś pisała post na LinkedIn, zająłby ci 2 godziny z researchem, nie? Taki wiesz, fajny i to w ogóle wszystkie reakcje i komentarze i tak dalej, to byś w komentarzu odpowiedziała, no dzięki, nara, pozdro, nie? I tak, no, mindfuck. Tak, widzisz, jak wiele czynników wpływa na nas, nie? Na to, jak nas postrzegają inni. Zgadzam się. No. Okej, okay. Czyli piszesz za pieniądze, ale głównie zajmujesz się tym, czym zajmuje się strateg kreatywny. I przyznam ci szczerze, bije się w piersi. Pierwszy raz spotkałem się z takim pojęciem, że opowiadam.
Stratek kreatywny się zajmuje. Wiesz co, ja tak sobie nawet myślałam o tym ostatnio. Ja myślę, że zbija obiekcje zarządu i odpiera ataki. Nie tylko zarządu, ale klientów, ponieważ mówimy również o markach osobistych. Dużą częścią mojej pracy jest właśnie ta argumentacja, że opłaca się zrobić coś inaczej. Bo naprawdę się opłaca zrobić coś inaczej. Jednak ludzie się bardzo boją i no niestety przyznaję, że energię, którą przeznaczam na to właśnie, aby pchać innych do zrobienia czegoś inaczej, wolałabym jednak spożytkować na tworzenie kreatywnych koncepcji, bo na tym tak naprawdę polega praca stratega kreatywnego. W skrócie płaci mi się za wymyślanie koncepcji, za wymyślanie wprowadzania produktu na rynek, za wymyślanie strategii w social mediach, ale żeby ona była czymś innym niż tylko powielaniem schematów. Czyli te mamy 20 lat doświadczenia i w trosce o jakość świadczonych usług, podchodzimy indywidualnie do to nie u Ciebie. Właśnie, nie. I powiem Ci szczerze, że miałam dzisiaj również warsztaty i zapytałam od razu firmę o wyróżniki. Jesteśmy profesjonalni i dbamy o klienta. 99% klientów mówi mi to samo. I niestety moją rolą przez godzinę będzie uzmysłowienie, że to nie jest wyróżnik, bo wszyscy mówimy to samo. I faktycznie podczas tych warsztatów doszliśmy w 3 godziny teraz do ciekawego efektu i znaleźliśmy bardzo kreatywne pomysły. I co ciekawe, bardzo często te kreatywne pomysły wcale nie padają od nas, od marketerów, czy strategów marki, czy osób od PR-u, wizerunku, tylko od osób, które pracują na dole drabiny w organizacji, którzy pracują bezpośrednio z klientem. I dlatego oni są dla nas ogromną inspiracją. A naszą rolą strategów kreatywnych, osób od wizerunku marki, naszym zadaniem jest zebranie to do kupy, poparcie naszej wiedzy i intuicji analityką i tutaj nakierowanie firmy na sukces. W zależności od firmy to są różne te cele, tak? Bo mamy i rozpoznawalność, i wzrost sprzedaży, employer branding, bardzo dużo jest tych kierunków teraz. Ale przyznaję, że w dużej mierze to jest trochę taki mentoring. I to jest ciekawe, że osoba, która tworzy kreatywne, innowacyjne koncepcje, musi mieć dużą otwartość na rozwijanie swoich kompetencji miękkich, jak i również asertywności. Nie wiem, czy u Ciebie również spotykasz się z tym przy tworzeniu tekstów, bo jeśli my chcemy zaproponować coś innowacyjnego, to często jest ten opór, nie? Ale u nas w branży nikt tak nie robi. Właśnie dlatego Wy powinniście. Właśnie dlatego Wy powinniście, ale to jest strach, to jest obawa. To jest niestety ta obawa i dopiero jeśli ktoś, powiedzmy, ma, nie wiem, gabinet, nawet stomatologiczny, zrobi coś inaczej, to wtedy inni zaczną go kopiować. No ale musi znaleźć się ten lider, który przeciera ten szlak. Krąży mi teraz po głowie to hasło Think Different od Apple'a, które samo w sobie jest gramatycznie niepoprawne, nie? I to już było zrobienie czegoś inaczej. Wszyscy by chcieli jak Apple, ale podobało mi się to zdanie o zbijaniu obiekcji zarządu, bo naszym copywriterskim zadaniem też jest w jakimś stopniu perswazja, przekonywanie, nie? Sprawienie tego, żeby ktoś zmienił swoje zdanie. Czyli można powiedzieć, że bardzo zahaczasz o copywriting, nie? Tak, w dużej mierze. Chociaż powiem szczerze, że ja nie mam takiego warsztatu językowego, jaki powinnam mieć, ale jednak to chyba nie jest najważniejsze. Już żyjemy w tej dobie tego, że ten przecinek nie jest najważniejszy, ważniejszy jest przekaz i emocje, jakie idą za tym tekstem. To jest najważniejsze. Kiedyś skupialiśmy się, jak odmienić wyraz, super, żeby to było poprawne, bo ja nie lubię kaleczyć języka polskiego, chociaż każdy z nas to gdzieś robi. Ale tak jak zauważyłeś, również o to bardzo zahaczam, bo nie oszukujmy się, treści pisane pomimo wypychającego kontentu wideo są w cenie i będą dalej w cenie. Ludzie widzą w nich wartość. Więc ja myślę, że nigdy nie dojdziemy do momentu, w którym całkowicie pozbędziemy się jakiegoś rodzaju kontentu, bo każdy z nas ma inne preferencje. Ale tak, to przełamywanie barier i zrobienie tych małych kroków do przodu, bo to bardzo często nie jest rewolucja, to są drobne kroki. I później jak patrzymy na firmę z perspektywy roku, to mamy taką dyskusję, kurde, czego ja się bałam, przecież to jest proste.
No, sami sobie robimy klatkę w głowie. Sami sobie robimy klatkę w głowie. I tak, to jest taki mentoring. Ja myślę, że ty też gdzieś się z tym spotykasz na co dzień. Tylko nie wiem, czy to jest nasza rola. Ale chyba bez tego się nie da. Z kimś rozmawiałem ostatnio, to chyba była Ania Tabor, że jest po części naszą rolą, może obowiązkiem, edukowanie klienta, czyli wytłumaczenie mu, co robimy, dlaczego tak robimy, jaki to ma cel, jaki to ma sens i tak dalej. Ale z drugiej strony, czy to powinno być naszą rolą, nie? To pożera energię, nie? Energię, czas, zwłaszcza jeśli nie lubisz tego robić, a nie każdy to lubi. Jednak jest też taka doza ryzyka, ale wiem skąd to się bierze i wyobraź sobie, że byłem tylko raz w życiu u Ani Dyjak na webinarze. Ona się zajmuje edukacją, szkoleniem przedszkolanek, pracownic żłobków. Ona powiedziała takie bardzo mądre zdanie o jaskini, że odpowiedź na wszystkie pytania o ludzkie zachowanie jest w jaskini. Tam, gdzie ten jaskiniowiec sobie siedział i tam, gdzie on sobie był. I to naśladownictwo to takie, że wiesz, u nas w branży nikt tego nie robi. To jest ten ziomek, ten jeden ziomek, który wyszedł o kroczek dalej poza znany teren i dowiedział się, że tam na przykład może być pole uprawne. Albo jest tygrys i gorzeżar. I już wtedy wiedzieli, okej, tam nie idziemy. Nie idziemy. Ale jest to ryzyko. Bo to jest ta ciekawość też, nie? Która gdzieś nas kieruje. I tak, i zawsze będzie z tym ryzykiem. My tak sobie siedzimy w tej jaskini, bo ona jest bezpieczna. Tylko... jeszcze usłyszałam dzisiaj zdanie nawiązujące przed tą rozmową rano, rozmawiałam z jednym z klientów, który powiedział, że ktoś mu powiedział to zdanie, biegnę tak szybko, biegnę i dalej stoję w miejscu. I trochę to są takie teraz czasy, że tak staramy się wszyscy wyprzedzać, jeden drugiego chce wyprzedzić, biegniemy i w dobie też sztucznej inteligencji i innych aspektów faktycznie konkurencja napiera z wielu stron. Ludzie są już totalnie przebodźcowani, więc my tak biegniemy. I niektórzy dają z siebie naprawdę bardzo dużo wysiłku i dalej niestety mają wrażenie, że stoją w miejscu, co jest ciekawe. No ale z tej jaskini trzeba wyjść. Chyba że zastanowimy się nad tym, czy taki bezpieczny, mniejszy biznes nie jest odpowiedzią na dzisiejsze czasy, żeby ten konsumpcjonizm i ten pęd nas nie zniszczył. Ale no niestety tutaj każdy musi podjąć tą drogę. I takie decyzje też padają przy współpracy wizerunkowej, przy współpracy marek osobistych. Takie egzystencjalne. Więc to jest też dość ciekawe, że my się spotykamy i wszyscy myślą, że będziemy rozmawiać o postach, o czcionkach, a my tu rozmawiamy o wartościach życiowych. Dlaczego? Dlatego, że marka osobista i w ogóle strategie kreatywne bardzo dotykają nas w środku, nie? Bo ludzie się dzisiaj wysypują. Bardzo. Bardzo ludzie się dzisiaj wysypują przez to noszenie masek. Stąd też my możemy stworzyć piękną strategię, wszystko ładnie opakować w papierek, ale psychika później zbiera niestety żniwo, nie? Tak, i bardzo łatwo się wywrócić to, co powiedziałaś, tak. że się wysypują. My jesteśmy z moją teraz na etapie serialu The Boys. Nie wiem, kojarzysz? Kojarzę, ale nie oglądam nic, więc nie jestem w temacie. To tak skrótowo streszczając, to jest o superbohaterach, którzy, mówiąc delikatnie, mają za uszami. I że wiesz, tutaj jest marka, tu jest Instagram tego superbohatera, tu jest ten uśmiech, ten taki wiesz, ja jestem dla was, wy jesteście bohaterami i tak dalej. Kamera przestaje kręcić, kurwa, jak ja tego nienawidzę. I takie coś. Powiem szczerze, że ja to widzę od zaplecza często, nie? I niestety bardzo to widać, ale nie w kontekście nawet, że ktoś chciał coś oszukać, tylko tak się zapętlił już tymi swoimi przyzwyczajeniami codziennymi w pokazywanie tego innego, idealnego świata, że nie może z tego wyjść. Słuchaj, to jak dziewczyny, które używają wszystkie wideo z filtrem i wszyscy im piszą, jak ty pięknie dziewczyno wyglądasz, i później mamy spotkanie na żywo i jest niestety problem, ale mało tego, ta osoba już nie wrzuci wideo bez filtra, bo to naprawdę bardzo zmienia obraz naszej twarzy. No i czy my sami sobie nie zakładamy tych kagańców, bo wiesz, tak zrzucamy winę na rządy, na schematy, oczywiście zgadzam się, ale o ile my możemy sami wykreować tą przestrzeń, którą możemy nazwać wolnością, czemu my sami sobie największe szpilki sadzamy, nie? Czy publikując idealne związki, które nie są idealne, idealne rodziny, które nie są idealne. No i jak później ta osoba ma wstać i powiedzieć, słuchaj, no nienawidzimy się, albo ja nie wyglądam tak jak na wideo.
No ciężko to zrzucić. Dlatego te osoby później znikają często nagle z sieci. Ja to bardzo często widzę. Albo no, mają bardzo duży okres pracowania nad sobą i wychodzenia już z takiego dna totalnego. Dlatego nie chcę tego. Nie chcę tego, aby miały te osoby, z którymi współpracuję, aby miały to firmy, z którymi współpracuję. Ale jest to nową naszą pandemią, myślę. Brak autentyczności, nazwijmy to roboczo. Wiesz co, myślę, że nie ma autentycznych marek, bo wszystko robimy po coś, żeby pociągać za jakieś sznurki. Pomoc jest na pokaz, dużo rzeczy jest na pokaz. Kwestia tutaj faktycznie zachowania siebie w tym przekazie na tyle, na ile się da. Ale ja nie wierzę, że mamy autentyczne marki, bo sami gdzieś każdy z nas sobie tą klatkę robi. I nawet ja mam dzisiaj czerwone, chociaż czasami nie mogę na niego patrzeć. Sama jestem niewolnikiem tego koloru już. Ale to nie jest jeszcze tak obciążające dla mnie, nie? Ale mamy niestety takie historie, które są bardzo, bardzo obciążające. I z tą autentycznością jest tak, że lepiej, żeby niektórzy jej nie pokazywali. Bo niestety, jeśli my widzimy tą autentyczność u ludzi, to ona nas wręcz odpycha. Stąd też ja nie jestem za tym, żeby każdy był autentyczny, bo niestety nie wszyscy, zgodnie z hasłami, które lubimy sobie powtarzać, są wystarczający. Bo mamy bardzo dużo ciemności w wielu osobach. Nie wiem, czy dobrze, żeby to wypłynęło. Dlatego to jest bardzo zaawansowany temat. Dzisiaj też powtarzałam to hasło, komuś im bardziej ktoś jest perfekcyjny na zewnątrz, tym ma więcej demonów w środku i przyznaję, że pracuję z różnymi markami osobistymi i bardzo często to widzę. No tu niestety muszę potwierdzić, bo zdarzyło mi się z paroma markami osobistymi pracować, które na Instagramach, wiesz, no, dusza człowiek, a później jak przychodzi do współpracy, to zastanawiasz się, czy wystawić tę fakturę, czy ci wolno, czy ci nie wolno, czy to nie będzie jakiś grzech, także dobrze, tak. Dobrze, że to naświetlasz. Nie jest to cukierkowe, nie jest to takie różowe, ale ty zajmujesz się tym, żeby te firmy brokatem posypywać. Co to posypywanie brokatem znaczy? Wiesz co, ja myślę, że najprościej będzie to wyjaśnić sformułowaniem nadaje im blask. I brokat też kojarzy się z zabawą, raczej z czymś pozytywnym i nie chcę tutaj iść w sztuczny brokat, wręcz taki, który gdzieś kojarzy nam się z zabawą. Im każdy z nas szybciej załapie to, że zwłaszcza marka osobista powinna być czymś, czym się bawimy, tym lepiej. Bo ja naprawdę widzę, jak ludzie się spinają algorytmami, zasięgami, reakcjami, analizą. Ja się czasem od klientów dowiaduję, jakie mamy nowości na LinkedInie, bo ja tego tak nie śledzę. I jak widać nie trzeba, żeby mieć tą ekspozycję i reakcję, bo ja mam ich sporo. I nie śledzę naprawdę tych nowości, nie śledzę algorytmów, bo ja się bawię swoją marką. I myślę, że ważny jest ten dystans w życiu i dlatego też ten brokat, żebyśmy się bawili z blaskiem, ale z zabawą. Bo tak jak wspominałam przed chwilą, mamy bardzo dużo zjazdów takich psychicznych ludzi, i nie mamy siły, żeby nieść ten ciężar życia codziennego, a co dopiero jeszcze naszego wizerunku w sieci. Dlatego ja chcę, żeby on był jak najmniejszy, ale on i tak będzie. Stąd też ten brokat, ten blask, ta widoczność, żeby to światło od nas biło i żeby inni chcieli do nas przychodzić, a nie żebyśmy my musieli za nimi ganiać. Więc będę się trzymać tego blasku. Mądre. Mądre też i dla mnie, żeby bardziej się tym bawić, żeby, bo też czasem wiesz, jak odpalam tego YouTube'a, nie? Ile subów dzisiaj, ile wyświetleń, ile subów, czy jest na zielono, czy nie jest na zielono, tak myślę tutaj, kurde, czy to tak powinno wyglądać? No nie, ja chcę się spotkać z kimś, chcę porozmawiać z tą osobą, chcę pokazać tę osobę u siebie, chcę, żeby ona, nie wiem, cieszyła się z tego, że u mnie była na przykład, bo cieszyła się, że ludzie oglądają, może faktycznie to też jest dla mnie moment do refleksji, mam nadzieję, że dla każdej osoby, która będzie tego słuchać. Mówisz o zjazdach, mówiłaś wcześniej o wartościach. Czy w twojej opinii postępowanie wbrew wartościom może powodować zjazdy? Tak, powiem ci, że podczas warsztatów z marki osobistej to jest podstawowe pytanie, jakie masz wartości w życiu. I ja wprowadzając to pytanie nie spodziewałam się efektu takiego, z jakim się teraz może nie borykam, ale zaskoczył mnie, że większość nie wie, jakie wartości kierują nimi w życiu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że płyną łzy bardzo często przy tym pytaniu.
Trzecia rzecz, że osoby chodzą 2-3 tygodnie z tym pytaniem i dalej nie są w stanie nakreślić tych wartości, albo pytają mnie o aplikację, która pomoże im te wartości wybrać. Wiesz co, nie wiem, czy nawet sam fakt, że my nie wiemy w ogóle, jakie mamy wartości, jest bardziej powszechny niż to, że ciężko nam za nimi stać. Ale musimy dokonywać wyborów. Ja wiem, że dzisiaj mamy czasy, że wszystko to zależy, że na dwoje babka wróżyła i tak i nie, ale i mamy dużo tych szarości, ale jest też dalej czerni biel i jest też dalej sztuka wyboru. A my bardzo zacieramy te granice, bo wszystko jesteśmy w stanie położyć na szali lewej i prawej. Lato jest super i lato jest B. I tak możemy zrobić z każdym tematem, ja wiem. Ale jednak jak każdy z nas ma jasno osadzone z wartości i stoi za nimi, to dokonuje selekcji, jedna rzecz, nadaje priorytety. A jeśli nie możemy nadać priorytetów w życiu, nie mamy do siebie zaufania. Naprawdę bardzo dużo osób ma problem z nakreśleniem własnych wartości, a co dopiero jeśli my mówimy o podążaniu za nimi. I dlatego to zagubienie bardzo wpływa, ja myślę, w dzisiejszym świecie na ogólne samopoczucie. Bo uważam, że mamy ogromny dobrobyt, w którym żyjemy i nigdy takiego nie mieliśmy wcześniej, a z drugiej strony jesteśmy strasznie nieszczęśliwi. I z czego to wynika? To jest ciekawe. Ciekawa kmina w sumie, wiesz. Nie wiem, czy to nie zbiegłoby się, zaryzykuję teraz stwierdzenie, że to trochę zbiega się w czasie właśnie z mediami społecznościowymi, no bo taki dynamiczny rozwój mediów społecznościowych, to przyjmijmy, że ostatnie 15, może 20 lat. Facebook 2004, tak? Liczmy 20 lat, nie? Mm-hmm. Masz te wszystkie FOMO, masz te wszystkie wyidealizowane profile, masz ludzi, którzy, wiesz, od urodzenia już byli miliarderami i wszystko im wychodziło, mieli idealnego partnera, związek, partnerkę, z którą się nie kłócą i wiesz, jak to powiedział mój były szef, srali w porcelanę. Pięknie, zapiszę. Bardzo proszę. I to też na coś wpływa, nie? No bo później patrzysz sobie, ostatnio dziewczyna do mnie się zgłosiła z tekstem o kryzysie wieku średniego u 25-latków, że my widzimy kogoś, kto ma, wiesz, 25 lat, jest dyrektorem sprzedaży, ma zajebistą furę, jest w ogóle, nie wiem, piękny, bogaty, mądry i tak dalej. I nie wiemy, nie widzimy tego, że to tak naprawdę fura jest w leasingu, że ledwie ten leasing spłaca, że coś tam dostał od rodziców. I jest tak. To, znowu jest to FOMO, nie? Że kurde, mam 34 lata, 159 subów na YouTubie i przegrałem życie, czy coś takiego. Mm-hmm. Wiesz co, tak, bo my wcześniej nie mieliśmy dostępu, życie nawet celebrytów nie było nigdy nam tak bliskie i na wyciągnięcie ręki jak teraz, bo kiedyś widzieliśmy po prostu ich na koncercie, na festynie czy na Dniach Miasta i to był nasz kontakt z celebrytami. A my teraz widzimy po prostu to, że rano sobie piją oczywiście jakieś tam, nie wiem, zdrowe napoje, później lecą na siłownię, później ubierają te dzieci w piękne ciuszki, a my tam nie możemy się odkopać z gruzu, nie? I ja myślę, że zdecydowanie to ma wpływ. Ja jestem elementem z racji tego, czym się zajmuję, tej całej układanki, ale dzięki temu mam do tego zdrowy dystans. Bo niestety nawet dzisiaj wrzuciłam post o Met Gali, gdzie tam celebryci po prostu inwestowali mnóstwo pieniędzy w suknię i płacili 75 tysięcy za bilet jeszcze wejścia, $75,000 za bilet wejścia, gdzie dla nas to są astronomiczne kwoty. Ale czy faktycznie my byśmy tego chcieli? My spełniamy marzenia innych, nie? Bo nie każdy chce mieć dom, nie każdy chce kupić mieszkanie, nie każdy chce mieć super auto, nie każdy chce zwiedzić cały świat. Chociaż te rzeczy, które teraz wymieniłam, są uznawane za wyznacznik sukcesu. Relacje na pokaz bardzo często. To jest dopiero ogromny dramat, jeśli mamy parę, nazwijmy to influencerów, którzy po prostu noszą maski każdego dnia. Mieliśmy ostatnio, taki w lutym, bardzo znaną parę, która uchodziła za idealną miłość. No jednak wysyp, że się rozwodzą, a zbudowali swój brand na tej miłości. I zobacz, szli w zaparte do ostatniej chwili, do ostatniego dnia, a później mówią, że od 4 lat im się życie nie układa. Miesiąc wcześniej rzucają super piękne walentynki razem i wspaniałą miłość i tatuaże na rocznicę ślubu. No i po co to wszystko jest, nie? Ja myślę, że właśnie ta presja, że my też musimy się pokazać, my też musimy, ja miałam ją większą wcześniej, przyznaję, też. Nawet publikując kwestie z życia prywatnego, jakieś wyjazdy, ja to robiłam zdecydowanie wcześniej, nie wiem, 8 lat temu dużo częściej, a teraz bardzo rzadko.
bo chyba dojrzałam do wielu rzeczy. Ja myślę, że każdy z nas gdzieś na tym etapie dojrzeje, ale no kwestia kiedy. Bo to, że nie wrzuciłam żadnego posta na majówkę, nie znaczy, że leżałam 3 dni w łóżku, a nawet jeśli to moja sprawa, może tak chciałam, nie? Więc to jest to, że my musimy pokazać wszystko, bo inni pokazują wszystko. I to jest zabawne, że ja będąc w social mediach, publikując dużo, no ludzie nie wiedzą o moim prywatnym życiu praktycznie nic. I dobrze, i chcę tak to zachować, bo social media to jest scena. I my decydujemy, co na niej podać i też co z niej brać. Ja jestem za tym, żeby 80% publikować, a 20% konsumować. Niech inni karmią się naszym kontentem i twórzmy, o ile możemy, inspiracyjne treści merytoryczne, ale nie konsumujmy za dużo, bo psuje nam to głowę. Mało mamy osób starczą, tak odpornych, którzy sobie wyrobili ten żelazny tyłek na to wszystko, nie? Niestety. Trudne tematy. No, to są trudne tematy, ale myślę, że bardzo nas dotykają wszystkich, nie? I nawet choćbyśmy się, nie wiem, jak zarzekali tym, że nie zwracamy na pewne rzeczy uwagi, to jednak social media każdego dnia pokazują nam, że żyjemy źle. Że powinniśmy żyć inaczej. I cokolwiek byśmy nie robili, to zawsze będziemy dla kogoś żyć źle. Stąd też ja uważam, zarabiajmy na social mediach, ale inspirujmy się tymi treściami, którymi chcemy, uczmy się od innych, ale dystans, tylko dystans nas ratuje. Słusznie, to wpisuje się w to, bo ostatnio słuchałem Maćka Wieczorka o social mediach, o uzależnieniu, nie wiem, czy widziałaś ten odcinek. Mówiłaś, że nie oglądasz. Wiesz co, nie, no czasami na YouTubie coś tam wrzucę, ale telewizora nie mam od wielu lat, Netflixa nie mam, ale na YouTubie czasem coś wrzucę. To ci mogę polecić, to też będzie w linku w opisie do tego filmu i ten serial The Boys, ale nie w kontekście takim, że fajny serial, ciekawy w ogóle, tylko tam jest ciekawie pokazane zarządzanie kryzysowe i budowanie marki. Okay. I budowanie właśnie to, możesz to jakoś kiedyś gdzieś wykorzystać u siebie w pracy czy coś, to mogę polecić, tylko ciężko się trochę ten serial ogląda, ale to temat na osobny temat, ale to co mówisz właśnie. Ze względu na przyjęcie treści, na sposób przedstawienia, czy po prostu bardzo refleksyjny jest? Jest brutalny. Okej, okay, no. Nie w takim sensie, znaczy też jest trochę drastyczny, ale tam też ciężkie tematy lecą, nie? Ale myślę, że jeśli chodzi, bo też nie oglądam oczywiście jako, nazwijmy to, roboczo marketer, nie oglądam treści tylko pod kątem tego, że no, fajny film się odmurzę, tylko też ciekawe, jak on tam buduje tę markę. 199 milionów followersów, jak ona to zrobiła. Tak, no, wiesz, no. Ciekawe to zarządzanie kryzysowe jednak, nie? I tak dalej, i tak dalej. I jak już przy tym jesteśmy, trochę zahaczamy o ten temat tej strategii, tej autentyczności, tego dystansu. Zajmujesz się tworzeniem strategii marek, posypujesz brokatem, nadajesz blask. Więc kolejne trudne pytanie dla nas, dla naszej branży. Jak się wyróżnić? Jak się wyróżnić jako copywriter? Jak się wyróżnić w pracy, w biznesie? Czy masz na to jedną odpowiedź? Wiesz co, nawet nawiązując do copywriterów, to jest dla mnie zawsze zabawne, bo przede wszystkim copywriterów mamy bardzo dużo na rynku w porównaniu do niektórych branż, ale jednak copywriterzy rzadko budują markę osobistą i to jest ciekawe, bo piszą i dla innych, a dla siebie nie. Dlaczego? Zajebiste pytanie. Dlaczego? I copywriterzy, z którymi współpracuję, też nie budują marki osobistej. To nie znaczy, że są złymi copywriterami, absolutnie nie. Tylko dlaczego taki copywriter jest w stanie napisać blog o maszynach pneumatycznych dla jakiejś firmy na 15 tysięcy znaków, a nie jest w stanie dla siebie napisać posta? Czy osoby, które zajmują się copywritingiem, to są osoby bardziej o cechach introwertycznych? Nie powiedziałbym. Wiesz co, powiem ci nawet lepiej, bo niedawno nagrywałem i dla mnie to jest zdumiewające, bo czasem też szukam copywritera dla kogoś, jak się na czymś nie znam, albo na zlecenie i ludzie się do mnie zgłaszają, nie? I ludzie w tych zgłoszeniach nie potrafią mnie przekonać do tego, żebym ja ich polecił albo zatrudnił. No to ja mam taki mindfuck, że osoba, która zawodowo zajmuje się perswazją i przekonywaniem innych do swoich racji, nie potrafi przekonać klienta. To znaczy, że co? Jak robi zlecenie, to jest przekonująca, ale jak już zgłasza się na zlecenie, to nie jest przekonująca. Czyli co? Jesteś copywriterem tylko w pracy, a po pracy już nie? Ja myślę, że wiesz co, przy kontakcie z klientem wchodzimy w rolę.
jeśli chodzi o walkę dla nas samych, to jest trochę inaczej, bo jednak budowanie własnej marki to jest walka o siebie. Ale przede wszystkim uważam, że tam mamy bardzo dużo wymówek, nie? Też zawsze brak czasu, nie wiem jak, nie wiem co, nie wiem siak. To jest w 90% zawsze obawa przed krytyką branży. I im bardziej branża przyjazna, tym mamy jakiś tam większy wysyp marek osobistych, bo na przykład SEO-wcy, tam się dużo dzieje na forach. Czasami jak ktoś napisze swoją opinię na jakiś temat, to tam po prostu jest taki wylew po prostu, co ty wiesz o SEO i jazda, lecimy, nie? Więc boją się podpisywać pod czymś swoim imieniem i nazwiskiem. Właśnie tutaj copywriterzy są dla mnie zagadką, dlaczego? Dlaczego nie budują, ale ja myślę, że przy budowaniu marki osobistej powinniśmy właśnie nie mieć założenia, jak ja powinienem się wyróżnić na przykład jako copywriter, tylko właśnie zacząć od siebie, co ja chcę przekazać jako osoba. Jakie mam wartości i czym ja mogę się wyróżnić. Bo właśnie tak jak mówiłam wcześniej, wszyscy powtarzamy, że jesteśmy wyjątkowi, wystarczający i super, tylko nie jest tak, nie jest tak, bo możemy robić naprawdę świetną robotę i nikt tego nie zauważy. Zobacz, ile mamy osób, które świetnie śpiewają, piszą wiersze, malują obrazy, nic nie zarabiają. Dlaczego? Dlatego, że to opakowanie dzisiaj stanowi ogromną wartość, bo nie wygrywają na rynku ci, którzy są najlepsi w swoich usługach, tylko tacy, którzy oferują dobre usługi i przyciągają uwagę. I utrzymują tą uwagę odbiorcy, budują tą relację. Dlatego budowanie marki nie ma takiego przepisu na to, musisz zrobić to, to, to i to. Ale na pewno musisz zacząć odkrywać siebie. Ja myślę, że to jest taką podstawą, ponieważ na wyróżnienie się wpływa bardzo wiele czynników, bo każdy z nas mówi do innej grupy docelowej, nawet wykonując ten sam zawód. Rezonujemy z innymi osobami. Jedni kochają, inni nienawidzą. Nie zadowolimy wszystkich. Tak samo myślę, że zbyt często kotujemy się we własnym sosie w różnych branżach. I ja nie mówię do marketerów, ja nie mówię do osób, które zajmują się wizerunkiem, ja mówię do przedsiębiorców. Dlatego staram się mówić bardzo prostym językiem, bezpośrednim i konkretnym, bo ja mówię do przedsiębiorców. I myślę, że specjaliści zbyt często się pucują między sobą i na tym się skupiają, dlatego są zagubieni i nie są w stanie odkryć siebie, a to właśnie nie o to chodzi. Ale nie ma jednego przepisu na zbudowanie marki. Jest lista pytań, które trzeba sobie zadać i na nie odpowiedzieć, aby były taką bazą wyjściową, ale inspiracji jest bardzo dużo. Tylko kwestia, czy ja potrafię wykorzystywać inspiracje pochodzące właśnie z otoczenia u siebie i czy ja siebie lubię. To jest ważne pytanie. Czy ja faktycznie wierzę, że ja mogę przyciągnąć czyjąś uwagę i ktoś może zostać klientem? Bo budowanie marki to też sprzedaż. A w sprzedaży najważniejsze jest to, co my myślimy o sobie. Więc koniec końców bardzo duże znaczenie w tym wyróżnianiu się na rynku ma pewność siebie. I odchodzimy od tych istoty czcionki, istoty nawet koloru, istoty symboliki w projektach graficznych. To było modne, to było ważne, te korporacyjne katalogi, to wszystko było ważne. Teraz mamy tego dość, mamy dość takich fotografii stokowej, mamy dość wszystkiego dopracowanego, bo wiemy, że świat tak nie wygląda. Nie? Już się obnażamy, już się częściej obnażamy, nawet w czterech ścianach dochodzi do nas, że no świat nie jest taki idealny jak te katalogi. Dlatego coraz mniej ufamy wszystkiemu, co jest tak bardzo idealne. Więc ja myślę, że każdy, kto planuje budowanie marki osobistej, powinien być gotowy na pracę ze sobą. Z pewnością siebie, z wartościami i z odpowiedzią na wiele pytań, na które nie chcemy odpowiadać. Właśnie ktoś mi tak dodał opinię po współpracy, że współpraca ze mną to jest takie naprawdę przeciąganie liny bardzo mocno i szukanie odpowiedzi na pytania, na które nie chcieliśmy odpowiedzieć czasami przez całe życie. Ale to nam pozwala uniknąć później tych problemów, które będziemy mieć, bo niestety marka osobista to jest ciągły bagaż na ramionach i nie da się to zrobić aż nie wiem z jaką lekkością. Zawsze nawet ja mam ten bagaż, nie? Też go niosę, czy też czasami mi się nie chce.
I czasami ja wiem, kiedy jakość moich treści spada. Ja bardzo dobrze wiem, kiedy ona spada. Ale później wiem, mam zaufanie do siebie i wiem, że zaraz wrócę i będzie znowu górka, nie? Ta sinusoida musi być zachowana i znalezienie u siebie tych takich elementów eksperta i wiedzy, które dają nam radość, o której chcemy mówić, ale też interesują naszych klientów, jest ważne i też te treści miękkie, nie? Bo treści miękkie przyciągają do nas szerszą grupę odbiorców, a te twarde, jak ja to nazywam, jednak wąskie grono. Tak samo jak ja napiszę post o Google Analytics 4, a napiszemy post o pewności siebie 1 000 000 zainteresowanych. Dlaczego? Dlaczego ludzie nie chcą rozmawiać na tematy, na które nie czują się pewnie, nie? Zwłaszcza na takim portalu jak LinkedIn. Dlatego musimy to dozować, tę tematykę treści. Ale bardzo chętnie poznam odpowiedź na pytanie, dlaczego tak mało copywriterów? Ja tak sobie oceniam, wiesz, taki współczynnik. Ile mamy copywriterów na rynku, a ile mamy copywriterów budujących markę osobistą? Jest naprawdę bardzo mały, nie? Siema. Nadal słuchasz, więc podoba Ci się ten odcinek. Jaką jedną rzecz wyciągasz z niego dla siebie do tej pory? Jaką jedną rzecz wdrożysz w ciągu 24 godzin od jego obejrzenia? A jeżeli zgadłem i faktycznie Ci się podoba, zostaw tego suba dla YouTube'a, kliknij lajka dla Spotify'ka, pokaż tym algorytmom, że tu jest fajnie. To też pomoże mi zapraszać ludzi, którzy patrzą na suby i na lajki. A teraz oglądaj dalej. No kurczę, wiesz co, powiem Ci, że na palcach naszych rąk myślę, że można byłoby policzyć takich copywriterów. Mm-hmm. Nie wiem, czy byłoby więcej niż 20. Dlaczego? Dlaczego tego nie robią? To jest bardzo dobre pytanie i mogę Ci to powiedzieć jako człowiek, który tę drogę przeszedł. To, co powiedziałaś, przede wszystkim boją się krytyki. Jeżeli mówisz, że branża SEO jest, mówiąc delikatnie, mało wyrozumiała, o, tak. Nasza branża jest jeszcze gorsza pod tym względem. Nie możesz wejść na grupę na fejsie i o coś zapytać, bo najważniejsze, na co zwrócą uwagę, to jest to, czy masz przecinki we właściwym miejscu. Jeżeli nie masz, zgiń, przepadnij. To jest podstawowa kwestia. Wiesz co, nie jest ważne, jak wyglądasz, jak piszesz, czy badasz potrzeby, czy masz wartości, czy umiesz rozmawiać z klientem, czy masz pewność siebie. Najważniejsze jest to, czy przed słowem, który zawsze masz przecinek. Chociaż nie, czasem nie trzeba. I wiesz, i tutaj robi się dyskusja, pamiętam taką długą, za długą dyskusję, jak przyszła dziewczyna na jedną z grup i zapytała o to, pewnie jak prowadzić biznes. I powiedziała, że mieszka na Ukrainie. I tam było 50 komentarzy na temat tego, czy Ukrainka powinna pisać po polsku w Polsce, i czy się mówi w Ukrainie, czy na Ukrainie. Totalne odejście od clue. I co jest dla mnie jeszcze niesamowite, bo ja miałem to szczęście, że dostałem w dupę w młodym wieku, bo chciałem wydać powieść i spadła na mnie krytyka. Miałem do wyboru albo się z tej krytyki pozbierać i wziąć do roboty, albo to rzucić. No i ja się wziąłem do roboty. I wiele osób tej lekcji nie odrabia. Tej lekcji po pierwsze pokory i przyjmowania krytyki i wyciągania wniosków. I boją się, całe życie boją się oceny, ale do cholery. Każdy nasz efekt pracy, każde słowo, które wychodzi spod naszych palców, każde słowo, za które bierzemy fakturę, jest przedmiotem oceny i zawsze będzie, bo ono trafi na stronę, ono pójdzie do maila, miliony ludzi będą to oceniać, miliony. Więc chcesz czy nie chcesz, jeżeli jesteś copywriterem, tworzysz treści, ludzie będą cię oceniać, nie uciekniesz od tego, nie ominie cię to, to jest jak cień. Więc dlaczego tego nie robią? Tylko wiesz co, też to dotyczy, ja myślę, wszystkich osób, nie? Bo pewne branże są bardziej może otwarte, inne mniej, ale jednak wszyscy się spotykamy z tą krytyką. Tylko to jest, zobacz, z czym ja się borykałam na początku, ja robiłam ten LinkedIn inaczej i ja miałam dużo krytyki na początku. Ja nie uważam, ja tu nie mówię, że ktoś tam krzywo na mnie spojrzał, tylko gdzieś tam w tych komentarzach się kotłowało. Ja tak, a teraz no bardzo, ja się nie zmieniłam w komunikacji, wręcz wyostrzyłam swoją komunikację i tej krytyki mam zdecydowanie mniej. Czyli co jest jeszcze takiego ważne? Wypracowanie pozycji. Nie, bo każdy z nas, każde zdanie, tak jak ty powiedziałeś, podlega ocenie. Ja uważam, że każde zdanie można podważyć. Każde. Lubię lato, lubię zimę, no nie. Nawet czy ziemia jest okrągła, czy płaska. Więc każde zdanie można już dzisiaj podważyć. Dlatego jeśli sobie przyjmiemy za normę, słuchaj, no mówię, że lepiej mieszkać, nie wiem, w Gdyni niż w Krakowie,
i jestem otwarta na to, że ktoś ma swoje zdanie, okej, to będzie nam się łatwo pracowało. Łatwiej pracowało i łatwiej działało w ogóle, że przyjmujemy odmienne zdanie, bo często odmienne zdanie w ogóle mylimy z krytyką, a jeszcze z hejtem, to już w ogóle mylimy w ogóle te pojęcia całkowicie. Ja chcę, żeby się ludzie ze mną nie zgadzali, ja chcę, żeby dyskutowali w postach i twórzmy treści, w których ludzie mają o czym dyskutować, bo jeśli mamy posty typu słuchajcie, dbajcie o siebie, idźcie na spacer, spoko, to już wie moja 8-letnia bratanica, że mamy chodzić na spacery. I naprawdę, czy tych postów mamy tak duży wysyp, bo one są tak bezpieczne i wszyscy się z nimi zgadzają i tam będzie dużo reakcji, bo to są rzeczy oczywiste, to wiedzą już dzieci w podstawówce. Tylko, że świat tak nie działa, nie? Że pracoholik sobie siedzi po nocach, przeczyta post, a weź zadbaj o siebie i nagle coś zmieni w swoim życiu. Tak to nie działa, on musi dotknąć dna, musi faktycznie przejść przez coś w życiu trudnego i wtedy zareaguje. Więc dlatego mamy taki gówniany content, bo to jest gówniany content w dużej mierze, nie? Czyli te takie bardzo miękkie treści mówiące, że jutro jest czwartek, no bo ja wiem, że nikt się z tym, nikt nie stanie przeciw temu zdaniu. Wszyscy będą się z tym zgadzać. Tylko co to wnosi w ogóle do debaty publicznej? Nic. Ja myślę, że każdy, jeśli przejdzie przez to takie pierwsze wiadro, które się na niego wyleje jakiejś krytyki, to później już będzie spoko. Ja pierwszą krytykę trochę tam przeżywałam, a teraz już czasem nawet mnie ona bawi, więc z drugiej strony sobie myślę, super, odpala się ktoś poświęca swój czas, podbija mi te komentarze, prowadzi tą dyskusję, super. Jeśli ja wywołuję takie emocje, a uważam, że nie wywołuję ich głupotą, pajacowaniem czy innymi rzeczami, których sama nie lubię, tylko własną opinią i własnym zdaniem, to jest dobrze. To znaczy, że to jest wartościowe. Przynajmniej ja tak uważam. Gdzieś słyszałem takie mądre zdanie też a propos budowania marki osobistej, że w żadnym razie nie można być jakimś. Znaczy nie, inaczej, że trzeba być jakimś, trzeba być że nie można być nijakim. Że ludzie albo cię będą lubić, albo cię nie będą lubić i trzeba się z tym pogodzić. Nie jesteś zupą pomidorową, chociaż podejrzewam, że jest parę osób, które zupy pomidorowej nie lubią, ale chyba Kuba Wojewódzki to powiedział, że nie zna przepisu na sukces, ale zna przepis na porażkę. I przepis na porażkę to jest próbować zadowolić wszystkich. Jest. Przekonałem się co do tego, że prędzej czy później trzeba będzie... Grasz w gry komputerowe, Wiedźmin? Nie, ale kiedyś grałam nałogowo jako nastolatka, więc teraz nie. Wiedźmina też polecam, zwłaszcza w tym kontekście jedynkę tych dylematów moralnych, ewentualnie opowiadanie mniejsze zło, że nie da się siedzieć okrakiem na płocie. Prędzej czy później trzeba się będzie zdecydować. Jeżeli chcesz budować markę osobistą, trzeba opracować te wartości, o których mówiłaś i się ich kurde trzymać. Nikt ci nie zabierze, nikt nie zakwestionuje tego, w co wierzysz. Tak. Wiesz co, bo ja często używam do ludzi nawet takiego sformułowania, żeby nie stali mi w drzwiach. Wchodzisz albo wychodzisz. Nie rób przeciągu, nie blokuj ruchu. Wchodzisz albo wychodzisz. Bo jeśli ktoś stoi nam w drzwiach, to właśnie nie dość, że blokuje ruch, to jeszcze robi przeciąg i powoduje duży brak komfortu, nie? Dyskomfort. Więc tutaj podobnie z życiem, z budowaniem marki. Jeśli coś robimy, to róbmy faktycznie to na 100%, bo takie po łebkach albo trzymanie wielu srok za ogon, to się kończy bardzo często źle, nie? I ja myślę, że to jest taka istota w ogóle działania, że jeśli sobie coś założymy, że będziemy to robić i ja powinnam, ja miałam myśli, żeby się wycofać, słuchaj, może będę taka, wiesz, potulna i pójdę, ale ja tego nie czułam, nie? Dlaczego ja uważam, że chciałam mówić o takich tematach trudniejszych, dlaczego mam tego nie robić? Nikomu nie robi krzywdy, nie atakuję nikogo personalnie, bo tego unikam. Wręcz nigdy nie robię takiego ataku personalnego. Mogę dotykać grup społecznych, mogę dotykać, nie wiem, szerszego grona, ale to nie jest atak na daną osobę. Tylko później mamy atak w drugą stronę. Wtedy jest atak w moją osobę, bo ktoś bije personalnie i jest okej, bo poprawność działa w jedną stronę. I wiesz co, takim testem był post o kobietach, który był takim przełomem u mnie, w którym opisywałam właśnie aspekt, że tak narzekamy na mężczyzn, a tak naprawdę, że najbardziej kobieta kobiecie wyrządzi większą krzywdę. I to był mocny post. Wiesz co, nie pamiętam, tam chyba było 2500 reakcji, ileś udostępnień, nie wiem, kilkaset komentarzy.
ja czekałam na po prostu taką falę feminizmu, która mnie tam zniszczy. Patrzę, jeden pozytywny, drugi pozytywny, trzeci. Było tam mało która kobieta chciała we mnie uderzyć, bo później wszyscy stwierdzili, no bo w czym mają w ciebie uderzyć? W co? W twoją inteligencję? W zawód? W wygląd? W co? No ja mówię, no nie wiem. No właśnie. I faktycznie pojawiło się kilka komentarzy naprawdę pojedynczych, jakichś tam negatywnych i jakich. Że dlaczego ja tak mówię? Dlaczego to, dlaczego tamto? Tylko, że ja tam opisałam w tym poście, że gdzieś byłam, doświadczyłam mobbingu od kobiety w pracy. I zaraz, sobie tak później myślę, to kobiety. Gdyby kobieta napisała w poście, że doświadczyłam mobbingu od mężczyzny, to te wszystkie kobiety by pisały, Jezu, jak tak można, jak ci pomóc? A we mnie był atak, dlaczego ja o tym w ogóle piszę? No to ja myślę, zaraz, hola, hola. I faktycznie to był dla mnie taki, może nie zrobiłam tego w formie testu, ja byłam gotowa na krytykę. Chciałam się rzucić w krytykę, chociaż byłam, nie chciałam zburzyć kontrowersji, nie wiedziałam, że to aż poleci tak, bo zasięgi tego posta były bardzo duże i zaskoczyłam się pozytywnie, że jest bardzo dużo osób, które myślą tak jak ja. Tylko one na co dzień się tak nie udzielają. I naprawdę ceniłam odwagę tych osób, mężczyzn i kobiet, które napisały swoje historie w tych komentarzach i napisały, że mam rację, bo to nie było łatwe. Plus jeszcze dostałam, nie wiem, naprawdę mnóstwo wiadomości. Znajdziemy osoby, które myślą tak jak my, tylko niestety często głupcy krzyczą najgłośniej. Więc te osoby się chowają i gdzieś tam to są na pewno mniejsze grupy, ale jeśli zaczniemy mówić o tym, co czujemy, to na pewno znajdziemy osoby, które myślą tak jak my. Tylko, że im człowiek inteligentniejszy, tym się częściej nad tym zastanawia. I to jest niestety gdzieś też jakiś taki minus, ale łatwo jest mówić, nie bójcie się, ale w internecie nic nie ginie, ale internet bardzo szybko zapomina. I lecimy dalej. I okay. każdy ma swoje sprawy, każdy ma swój świat. Zobacz, ile było afer, ile było w ogóle skandali, co? I nic. Więc my robimy tutaj aferę z jednego posta czy zdania, które napiszemy, a ludzie, wiesz, trzaskają auta po pijaku, robią wypadki samochodowe, mają nie wiadomo jakie afery i co? I nic, jutro są na scenie i śpiewają koncerty i mają rzesze fanów. U nas też zdarzają się afery. Ja właśnie wczoraj nagrywałem taki odcinek po to, żeby to udokumentować, żeby nie było, że o, bo kiedyś tam ktoś dał dupy na grupie, ktoś dał dupy z klientem, ale to zapomnijmy, ona zaraz wróci do zbierania zleceń i zaraz będzie znowu pisać i zaraz znowu będzie oszukiwać ludzi. Ja powiedziałem nie, ni cholery, nie, ja to sobie nagram, wyciągnę z tego wnioski, zostawię dla potomności, nie ma, że ktoś zapomni, nie ma, że coś zginie, nie będzie tak, koniec tego. To jest właśnie to coś, w co ja wierzę na przykład, nie? Coś, w co ja po prostu wierzę, w to na przykład, że miernota nie przejdzie, że nie ma specjalistów od wszystkiego, ktoś się może ze mną nie zgadzać, ktoś może powiedzieć, dobry copywriter napisze o wszystkim. I to jest prawda, dobry copywriter napisze o wszystkim, ale nie o wszystkim powinien. Tak. Jest takie zdanie jeszcze, które gdzieś zasłyszałem, ale nie pamiętam gdzie, właściwie dwa mądre zdania. Pierwsze zdanie jest takie, ze stacji gdyńskiej SKM-ki w Wzgórze Świętego Maksymiliana, ale już zamazali, że dopóki jesteś sobą, nie masz konkurencji. Nie wiem, czy widziała się. Wiesz co, chyba nie. Nie wiem, ja jestem od półtora roku w sumie tutaj, więc nie wiem, czy jeszcze było, czy znaczy już, czy jeszcze. Mogło być. A drugie zdanie to jest, że jest ktoś dwa razy głupszy od ciebie, kto zarabia dwa razy więcej hajsu od ciebie, dlatego że jest zbyt głupi, żeby w siebie wątpić. Że to jest przekleństwo intelektu, że tylko ludzie inteligentni siedzą nad tym kontentem, nad tym postem, nad tym podcastem, nad tym artykułem, myślą sobie, Boże, jak ja tak napiszę, to zaraz ktoś powie, że coś tam, jak tak napiszę, to ktoś powie, że coś tam, jak tak powiem, to ktoś powie, że coś tam, jak powiem tak, to się ci obrażą, a jak powiem tak, to ci się obrażą, może tak. Ja w końcu tego nie zrobię, a człowiek głupi, jebać, robimy, poszło. Wiesz co, ja w ogóle prowadząc ostatnio jakieś tam warsztaty w Gdańsku, jedna z uczestniczek powiedziała, że bardzo często pisze komentarze, nie kontrowersyjne, po prostu jakieś tam, wiesz, komentarze do posta i je kasuje, bo nie ma odwagi ich dodawać. Ja mówię, ile razy to zrobiłaś? Nie, ona, ja cały czas to robię. Codziennie. Kurde, no to już idzie powiedzmy w setki, nie? Czyli dziewczyna napisała setki komentarzy, których nigdy nie opublikowała, bo się bała. I patrząc na nią, to jest osoba sympatyczna, więc to nie były jakieś tam komentarze w stylu pałujcie się, tylko pewnie wnoszące na dużo mądrego do dyskusji, tylko takie osoby bardzo często mają największe
obawy z tego względu, czy to jest wystarczająco ok, kiedy tak jak mówisz, inni wrzucają po prostu zdjęcie, nie wiem, koperku i już leci content, nie? Bo niestety my lubimy to, co widzimy często, czyli oswajamy się z markami osobistymi. Więc jeśli widzimy je często i ten content jest na tyle dobry, nie musi być perfekcyjny, no to zaczynamy się przywiązywać do marki. Więc ta perfekcja nam zabija profit i pamiętajmy o tym, że to nie może być perfekcyjne, bo cokolwiek byśmy nie zrobili, to zawsze znajdzie się ktoś, komu to nie przypasuje. Ale też nie ma co być piany, nie? Bo czasami ktoś jest tak zapatrzony w swoje treści, które nie dają w ogóle żadnych efektów i nie chce nic zmieniać, bo on uważa, że to jest super. No okej, to może być super dla ciebie, ale ty chcesz sprzedawać czy pisać posty? Bo jak chcesz sobie tylko pisać posty i prowadzić bloga dla siebie, spoko pisz, ale jak chcesz sprzedawać, to musimy przeanalizować, co zrobić, żebyś ty chciał sprzedawać. Więc to są takie dwa ważne aspekty. I ciekawe cytaty powiedziałeś. Ja myślę, że naprawdę tutaj jest w nich dużo, dużo prawdy, tylko to jest też świadomość siebie. Czy ja wiem, jaki ja jestem? Czy ja wiem, jaka ja jestem? Bo jak sobie wchodzę w takie rozmowy z ludźmi bardziej szczegółowe, no to tu się pojawiają bardzo duże zawahania. I ta świadomość własnego, nazywam siebie instytucją, jakie ja mam cechy, jakie ja mam wartości, czy ja mam w ogóle świadomość? Nie, to jest takie pytanie, które powinniśmy sobie zadawać. Czy ja w ogóle wiem, po co ja żyję? Bo to jest proste pytanie, ale rzadko mamy na nie odpowiedź. Jeszcze jeden cytat mi się przypomniał na podstawie tego, co mówisz. Alex Hormozy powiedział coś takiego, że pewność siebie to nie jest wykrzykiwanie afirmacji do lustra co rano, tylko świadomość tego, że jesteś tym, za kogo się podajesz. I to też nie jest pewność, że ja wchodzę na, nie wiem, na konferencję i mnie wszyscy będą lubić, tylko to jest akceptacja, że jest okej, że ktoś mnie nie lubi. Więc ta akceptacja tego, że ktoś mnie nie lubi, to jest pewność siebie, nie? Bo mamy osoby, wszyscy mnie lubią, jestem taki, okej, ale jeśli każdy cię lubi, to znaczy, że jesteś albo takim mega kameleonem, który się dostosowuje do każdego, kogo napotka, tylko żeby się mu przypodobać, albo możesz być dupowłazem. Tylko właśnie, czy my chcemy, żeby ludzie nas lubili, czy szanowali? Ja w biznesie chcę, żeby ludzie mnie szanowali. Mnie mogą nie lubić. Ja miałam różne współprace, gdzie nie darzyliśmy się sympatią, ale chodziło nam o efekty, nie? I my nie jesteśmy w pracy po to, żeby się kochać, tylko dowozić rezultaty, które dwie strony oczekują, bazując na wzajemnym szacunku. I to nie chodzi o klepanie się po pleckach, o wspólne piwko i inne rzeczy, bo nie każdy tego potrzebuje, nie? Czasami te integracje i taka życzliwość i sympatia jest tak pchana na siłę. Ja chcę robić swoją robotę i tyle, ale wszystko powinno się opierać na szacunku bardziej niż na sympatii. Właśnie, to jest taka podstawa, żebyśmy nie chcieli się za bardzo przypodobać innym, bo w sumie po co? Koniec końców, jak mamy problemy, to ile mamy osób wokół siebie? Niech każdy sobie zrobi rachunek sumienia, jak to wygląda. I czy warto tak wszystkim naskakiwać w koło? Ja nie mówię o życzliwości szczerej, nie? Bo musimy dbać o osoby, które warto dbać. Tylko żeby dać takie zaangażowanie stuprocentowe innym, no to nie może być 100 osób. A niektórzy tak chcą właśnie wszystkich zadowolić. I podobnie z budowaniem treści, podobnie z pisaniem kontentu, nie? Wszystkich no nie zadowolisz wszystkich. Więc dlatego, wiesz co, ja nie bardzo lubię takie bardzo wygłaskane profile, które tam aż epatują tym dupowłażeniem, bo to nie jest życzliwość. Życzliwość to jest co innego. Tym dupowłażeniem i wszystko jest super, wszyscy są piękni, wszyscy na wszystkie eventy, na których byli, to w ogóle szałpał. A później ja rozmawiam w kuluarach z tymi samymi ludźmi o tym evencie i mówią, że to był dramat. No to po co piszesz? To już czasem lepiej nie pisać, nie? Niż sprawiać takie wrażenie, jak ja mam zaufać takiej osobie, która pisze publicznie, że to był najlepszy event w jej życiu, a dzień później mi mówi, że to była taka masakra, że więcej nie pójdzie. Są ludzie, którzy zwracają uwagę na takie rzeczy, ja zwracam. Też zwracam. Powiedzmy, że w tym kontekście to inspirujesz, nie? Żeby powiedzieć, że no, zaraz, tu mówisz tak, a tu mówisz tak, no to halo, zdecyduj się. I no, ja już nie mam zaufania do tej osoby, nie? Ja już nie mam zaufania do tej osoby. Oczywiście są tacy, co to oleją, ale ja myślę, że ta świadomość, patrzymy na te czyny, nie na słowa, nie?
że jeśli w kontekście nawet w takich drobnych rzeczach ktoś musi tak bardzo manipulować, dokonywać roszady i cudować, no to co będzie, to jak ja mam uwierzyć, że ta osoba dostarczy mi taką usługę, jaką ja chcę. I ta obłuda jest w tak dużej mierze w social mediach, ja myślę, że też ona nas zabija, nie? I czasami lubię tak łapać, mówią ludzie, że za słowa, za słówka, ale ja myślę też, że każdy z nas powinien odrobić taką lekcję, żeby uważać na to, co mówi, a nie chlapać wszystko dookoła, co mu ślina na język przyniesie, bo uważam, że powinniśmy też rozliczać ludzi ze słów. To jest, bo jednak czyny mają najważniejszą wartość. I się tego nie bać, nie? Bo właśnie też znajoma mi powiedziała, że ktoś zwrócił uwagę, że jesteś niemiła. Ja mówię, ale czemu jesteś niemiła? Co powiedziałaś? No powiedziałam fakt. Powiedziałaś prawdę. Powiedziałaś fakt. Druga osoba musi sobie to przepracować i sobie z tym poradzić. Jest też coś takiego właśnie, że słowa mogą mnie skrzywdzić tylko wtedy, kiedy ja nadam im znaczenie. Też wspomniany tak. Hormozji mówił, że szedł, znaczy to akurat jego żona opowiadała, że idą sobie, wiesz, ulicą, ona tam 1,60 m, chudziutka, idzie jakiś taki koks z naprzeciwka i gdzieś tam się trącli barem, nie? Ten się odwrócił i mówi, uważaj jak leziesz, ty chuda szmato. A ona, słyszałaś? Powiedział, że jestem chuda. Wiesz, i zaciesz, nie? No bo komplement, nie? Także to plus to, o czym mówisz, czyli konsekwencja, rozliczanie kogoś ze swoich słów. Konsekwencja, którą ty pokazałaś, bo kiedyś zapadło mi w pamięć takie zdanie, że 2 lata zajęło ci wytłumaczenie swoim znajomym i otoczeniu, czym się zajmujesz. No ja myślę, że nawet nie do końca wiedzą dziś to, nie? I czasami się zastanawiam, czy wszyscy muszą to rozumieć. Gdzieś tam czasami wpadam w rodzinne strony i każdy, co ty, za co, na czym ty w ogóle zarabiasz, nagrywaniu filmików? Powiedzmy, że tak. Też nie każdy musi to rozumieć, nie każdemu musimy to tłumaczyć, ale wiesz co, ja myślę, że w tym kontekście tego zdania myślałam o tym powtarzalności komunikatu. Bo dlaczego? Ludzie po prostu, wiesz, planują sobie strategię marki, wrzucają pierwszy post i myślą, że nie wiadomo, co się wydarzy. Ja mówię, mi to zajęło rok, i to naprawdę takiego wałkowania tematu, po jednym poście nic się nie wydarzy. No chyba, że wymyślisz coś takiego, że wiesz, że będzie viral. Ale czy jesteś w stanie coś takiego zrobić? 99% nie. Dlatego niestety ta ciężka praca, systematyczność i przede wszystkim analiza siebie i grupy odbiorców jest podstawą, ale walenie tym komunikatem. Bo często tak mamy taki opór, ja już o tym mówiłem, ale to nie jest tak, że odbiorcy po prostu analizują nasze posty od deski do deski, czytają je wszystkie, zwracają uwagę na grafikę i na treść. Tak nie jest. Więc trzeba tłuc. Trzeba tłuc ten sam przekaz wiele, wiele, wiele razy, żeby inni wokoło zrozumieli, czym my się zajmujemy, albo żeby nam zaufali. Bo czasami to może być nawet ważniejsze, żeby nam zaufali. Bo jeśli nam ufają, to tak naprawdę ludzie kupią od nas wszystko, jeśli ludzie nam ufają, pójdą za nami. A jeśli tego zaufania nie ma, no to będzie nam zdecydowanie trudniej przetrzeć te szlaki. Więc tak, ja myślę, że 2 lata, nawet więcej, nawet niektórzy z moich znajomych do dziś nie wiedzą, czym ja się zajmuję. I to nie sądzę, że też powinni wiedzieć, nie? Że nie każdy musi rozumieć moją pracę. I ja nie mam obowiązku też tłumaczyć każdemu, co robię. Myślę, że istotą jest w życiu to, żeby mówić do tych, którzy chcą nas słuchać. I tyle. Jeśli zaczniemy mówić do tych, którzy chcą nas słuchać, będzie nam się po prostu żyło też łatwiej. A nie na siłę przekonywać innych, czy do innych rozwiązań w życiu, czy do innych działań, bo więcej energii niestety przepalamy na to namawianie, a później tak te osoby mogą mieć pretensje, że dokonały rewolucji w swoim życiu niekoniecznie chcąc, bo też nie wszyscy chcą się rozwijać, nie wszyscy chcą dokonywać zmian, dlatego do kogo mówimy jest chyba w ogóle kwintesencją naszych działań i ja uważam, że lepiej mówić do 100 osób niż do 20 tysięcy, nie? Jak patrzę na te profile, 20 tysięcy obserwujących, 30, super, tylko że tam mamy 3 komentarze pod postem, więc co poszło nie tak, dlatego nie ma co się fiksować na liczbach, tylko skupić się na tym, do kogo mówimy i nie jesteśmy w stanie utrzymać relacji z dużą grupą osób. Po prostu się nie da. Ja wiem, że nawet grupa obserwujących 1500, 2000 jest w stanie nas wykarmić dosłownie, bo dostarczamy im bardzo dobrą jakość pracy, dostarczamy im relacje,
i siatka ich znajomych wystarczy, aby żyć z poleceń samych. Więc po prostu trzeba dobrze trafić i zadbać o to, żeby skupić uwagę i utrzymać tego odbiorcę. A czy musimy wszystkim wkoło tłumaczyć, co robimy? Nie. Ja odpowiadam bardzo chętnie na wszystkie pytania, jeśli ktoś się zadaje, ale tak na siłę nie widzę potrzeby, aby tłumaczyć specyfikę mojego zawodu, nie? Zwłaszcza komuś, kto nie chce słuchać. I tak, albo nawet nie potrzebuje. Nie potrzebuje tej wiedzy do życia, nie? Jest wiedza, której ja też nie potrzebuję do życia. Chętnie bym się rozwijała w wielu obszarach i rozwijam, ale po prostu mamy też określone moce, nie? I kogoś po prostu może to kompletnie nie interesować, ja to absolutnie szanuję. To jest tak, jak w tych przypadkach, że jest ten film albo piosenka, którą wszyscy słyszeli, ty mówisz, ale ja jej nie słyszałam. Jak to nie słyszałem? A jak to słyszałam? No co kurde, przecież miliony piosenek wychodzą co roku, mam przysłuchać wszystkie, przecież zajęłoby mi to 120 tysięcy lat. Jak gdzieś kiedyś liczyłem, ile lat zajęłoby przesłuchanie wszystkich piosenek na świecie? 130 milionów utworów, po 3 minuty licz, to tam wychodziły setki lat, więc robimy to, słuchamy tego, czytamy to, co nas interesuje. To masz rację. Tak. No i wiesz co, ja mam tak z filmami, bo ja w ogóle nie oglądam i nie, że nie widzę w tym wartości, po prostu dzielę swój czas na wiele rzeczy i wiem, że jak wciągnę się w oglądanie, gdzieś tam kiedyś oglądałam właśnie serię na Netflixie, no to tam czas po prostu mi przelatywał przez palce, ale wtedy sobie mogłam na to pozwolić, teraz już mniej. I no i wiem, że nie jestem na bieżąco z wieloma rzeczami, które się tam pojawiają, ale jestem w stanie coś nadrobić, kiedy ktoś mi bardzo poleca, ale to nie jest, wiesz, to jest tam 5% mojego czasu, nie? I tak jak mówisz, każdy ma gdzieś tam, ktoś ma ogród, ktoś ma zwierzęta, ktoś ma stadninę koni i o tym nie mówi. Mam znajomą, która ma konie, chociaż zajmuje się marketingiem, pracuje w marketingu, no i ona o tym nie mówi, no a ktoś myśli, co ona robi z czasem, no... Mamy różne pasje, o których nie mówimy i które też jednak pochłaniają nasz czas, ale ja myślę, że im więcej siedzimy poza ekranami w życiu prywatnym, tym lepiej. Nie? Dobrze mieć pasje, które nas odciągają od ekranu, od telefonu, a nie pasje, które nas jeszcze bardziej w nim trzymają. Zwłaszcza my, którzy siedzimy tam i tak cały dzień. Dokładnie. To wszystko, o czym mówimy, te wartości, ta konsekwencja, to wszystko... Poniekąd wpisuje się w takie pojęcie archetyp marki, które pewnie jest bardzo bliskie. I chciałem się tutaj podpytać, bo są te różne testy, quizy i tak dalej. Czy archetyp marki można sobie wybrać, czy archetyp marki pochodzi z wewnątrz? Wiesz co, my chcemy sobie, dochodzi do tego, że sobie wybieramy, bo nam pasuje. Pasuje nam opiekun, pasuje nam bohater, pasuje nam twórca i pasuje nam kreator. To są takie... I buntownik też, takie rzeczy, które, takie archetypy, które są gdzieś tam najczęściej pożądane. Tylko ja powiem tak, ja wiedziałam, że jestem buntownikiem, zanim w ogóle miałam świadomość archetypów. I to nie ja stwierdziłam, że jestem buntownikiem, tylko ludzie mi powiedzieli, że ja mam w sobie tą odwagę, że ja to, co myślę, to mówię i prywatnie, i zawodowo, co dla mnie było naturalne. Bo ja myślę, że bardzo duży wpływ ma na to, powiedzmy, gdzieś tam, nie wiem, dom czy środowisko, w którym się wychowywaliśmy. U nas się po prostu wszystko mówiło tak, jak jest, nie? Nie mówiło się, że ktoś, nie wiem, walczy z otyłością, tylko się mówiło, że ktoś jest gruby. I tyle. I powiem szczerze, że mi tak z tym to zostało. Dlatego ja, wychodząc w nowe środowiska, zostałam zauważona, że mówię bardzo bezpośrednio, ale to nie jest zawsze bardzo mile widziane, wręcz przeciwnie. Ja kiedyś pracowałam w firmie koreańskiej, moim przełożonym był mężczyzna starszy ode mnie, więc tam absolutnie w tej kulturze nie ma mowy na niezgadzanie się czy wypowiadanie swojego zdania w sposób różniący się ja jako młodsza kobieta. Ja tym w sumie nie wiedziałam, nie zdawałam sobie z tego sprawy. No i nasze współprace się rozeszły, bo to było nie do dźwignięcia, a ja nie byłam w stanie dopasować się do tego systemu podległości. Więc ja zdecydowanie tą niezależność będę stawiać zawsze ponad zarobki. I myślę, że to jest taka odpowiedź, jakim archetypem jestem. Nawet nie to, co mnie napędza, ale to, czego nie oddam. Nie oddam niezależności i niezależnego myślenia za zarobki. Jeśli tutaj mówimy w kontekście biznesowym. Prywatnie również nie oddam niezależności w zamian za coś. I to mnie napędza. Nie jestem w stanie tego oddać. I ja myślę, że każdy z nas powinien się zastanowić nad tym,
czego nie jest w stanie oddać, jakiej wartości. I od tego wyjść w kontekście budowania tego archetypu, bo nie da tak... Ja wiem, że ludzie sobie tak wybierają, bo im to pasuje, ale to się później wykrzacza. Jak zaczynamy drążyć temat bardziej, to się okazuje jednak, że to nie jest ten archetyp, który powinien zostać dopasowany. A akurat buntownik u mnie się super wpaja, dlatego to wszystko jest naturalne i gdzieś tam się później to układa i ten ogień, i ten czerwony, i ten bezpośredni język, bo ja się po prostu tak komunikuję. I nawet, wiesz co, kiedyś wspominałam, że ja pisałam w podstawówce pamiętniki w gimnazjum i w liceum i ja je mam do dzisiaj, czasami sobie do nich wracam. To ja już w tych pamiętnikach widziałam, jak ja bezpośrednio się komunikuję, skrótowo, bardziej w sposób reporterski, ale miałam też bardzo dużo przemyśleń gdzieś tam wewnętrznych na temat życia, jako nawet dziewczynka, która ma 10 lat, jak postrzega świat. I nawet wtedy, jako mała dziewczynka, ja uchodziłam za osobę bardzo nieśmiałą i grzeczną, to jednak w tych pamiętnikach odkrywałam tego buntownika, nie? Bo w tych pamiętnikach mogłam być sobą. I gdzieś to w nas drzemie, tylko kwestia, abyśmy mieli grunt, w którym możemy to pobudzić. Bo ja myślę, że tak samo jak ludzie się nie zmieniają, kiedy stają się bogaci, tylko pieniądze pokazują, kim naprawdę są, tak samo te archetypy w nas siedzą, tylko nie zawsze mamy sprzyjające otoczenie, aby jednak je pokazać, nie? Boimy się. Też mamy różne problemy życiowe, mamy ważniejsze problemy na głowie, bo tak naprawdę archetyp to nie jest to, jak się prezentujemy w sieci, tylko jak podchodzimy do życia. Ja miałam ten bunt w sobie już w podstawówce, ale miałam go zapisany na papierze, bo byłam bardzo posłusznym dzieckiem, ale później wyjeżdżając do Stanów bardzo spontanicznie i bez żadnych środków do życia, mogłam to pokazać, bo ja nie miałam nic do stracenia. I to mi zostało. I na szczęście to zostało i ugruntowało mnie taką, jaką jestem i nie muszę tego udawać. Wręcz czasami muszę hamować, żeby właśnie tych skandali nie było i ten język tonować. Więc nie wybieramy sobie tego. Musimy się naprawdę zastanowić nad tymi wartościami, czego nie oddamy, co nas napędza, na czym nam zależy i iść w to. Bo nie ma czegoś takiego, że każdy lekarz musi mieć archetyp opiekuna. Może być magikiem, może być towarzyszem. My tak sobie często przypisujemy to, co nam pasuje, a nie to, kim jesteśmy. I w życiu też tak robimy. Wybieramy czasami to, co nam pasuje, ale nie do końca to, do czego przynależymy. Więc przyznaję, że to czasami jest kilka sesji, nie? Ta praca nad archetypem, to może być kilka... Niektórzy są ugruntowani, ja wiem, że jestem magikiem i to widać, nie? Ja wiem, że jestem błaznem i to też widać. I to można sprawdzić też troszkę tak faktycznie, czy pod skórą to jest, bo czasami tak sobie to przypisujemy. Ale są osoby, które, wiesz, pół roku i dalej nie wiedzą. Chcą być wszystkim, bo każdy archetyp im pasuje. Oczywiście, że każdy z nas jest tym archetypem każdym po części, ale musi być coś, co nas kieruje, nie? Co nami kieruje. A ty się zastanawiałeś nad swoim? Jak to jest dla ciebie z łatwością zdefiniowania tego? Wiesz co, ja sobie zrobiłem test, bo jestem leniwy. Mhm. I jeśli chodzi o klientów na usługi, to mi wyszło wizard. Mhm. To było przetłumaczone jako czarodziej, ty użyłaś słowa magik, to podejrzewam, że to jest to samo. Tak. Że facet, który przyjmuje zlecenie, nie do końca mówi, co robi, ale robi tak, żeby było dobrze i klient też nie musi o tym wiedzieć. Tak mi wyszło, jak dobrze pamiętam. A jeśli chodzi o markę osobistą wobec copywriterów, tu bym strzelał, że jest buntownik, chociaż tego nie sprawdzałem. Jest parę rzeczy, z którymi się nie zgadzam, jest parę rzeczy, o których chcę mówić na głos. Mówię o rzeczach, które nie są sexy, mówię o rzeczach, które takie... Opisuję je takie, jakimi są, nie, że wiesz, kup mój kurs copywritingu za 200 zł, to za tydzień będziesz miał 10 tysięcy zł miesięcznie. Tylko mówię, że no kurde, to nie jest tak, że sobie dzisiaj postanowisz, że będziesz copywriterem, a jutro masz umowę na 10 koła miesięcznie. Nie, to nie płaci od razu, czasem się trzeba naorać, czasem ten klient cię wymęczy. Tak. To nie jest tak i wiesz, też napiętnuje pewne zachowania, nie boję się o tym mówić. Bo niektórzy to się zastanawiają, Boże, ja tego nie powiem, bo jak powiem, to mnie skrytykują albo coś tam. No dobra, tylko że wtedy nikt o tym nie powie. Nikt nie napiętnuje
niewłaściwego zachowania. Jeżeli nikt nie napiętnuje tego niewłaściwego zachowania, to będzie na nie przyzwolenie i będzie się tak działo. Jeżeli nikt z tym nic nie zrobi, jak to powiedział mądry człowiek, że jedyną rzeczą, aby zło zatriumfowało, jest to, żeby dobrzy pozostali bezczynni. No i ja tak nie chcę. Ja wiem, że oberwę, wiem, że dostanę za to po dupie, ale no ja chcę o tym mówić, żeby nie było, że nikt nie powiedział, bo inaczej jest tak, jak to znieczulica, że ktoś leży na ulicy i nikt się nie pochyli nad tym człowiekiem, bo nie wiem, bo się będą bać, że czy ja dobrze robię resuscytację. Więc. Wiesz co, bo to jest takie pytanie, po co się narażać, nie? Tylko z drugiej strony faktycznie strach ma wielkie oczy i my potrzebujemy dzisiaj bohaterów w świecie i my lubimy słuchać bohaterów i my inspirujemy się tymi bohaterami. Tylko że często to są takie bardzo duże słowa i bardzo duże akcje. Często to spotykam z fundacjami, które wiele fundacji ma bardzo dużo za uszami, a zapominamy o tym w codziennym życiu. I tak, wiesz co, jak robisz coś inaczej, będziesz dostawał, będzie to wiadro się wylewało, ale z drugiej strony, no i co z tego? Nie? No i co z tego? Więc lecimy dalej, życie toczy się dalej. Zobacz, nawet zapominamy, po jakimś czasie przyzwyczajamy się, że nie ma z nami osoby, którą kochaliśmy, bo zmarła. Niestety to jest przykre. Ktoś mi kiedyś powiedział, że po śmierci bliskiej osoby po pewnym czasie się po prostu do tego przyzwyczaisz. I niestety to jest okrutne i tak jest. Oczywiście pustka zostaje, ale my się do tego przyzwyczajamy. I my robimy sobie w głowie jakąś bańkę wielką, że ja napiszę dzisiaj jakąś rzecz i to zazwyczaj w ogóle nie są kontrowersyjne treści, bo ja często analizuję właśnie te obawy w głowach i jak czytam ten post, mówię, co to jest strasznego, nie? A dla kogoś to jest taki krok, żeby to opublikować, że czemu my sobie to robimy? I bardzo często ja mówię, Boże, ktoś mnie z branży skrytykuje i tam później się okazało, że nikt nie zabrał głosu z branży w kwestii krytyki. O Boże, ja myślałam, że mnie tutaj zamordują. Ja mówię, ale za co? Z perspektywy nawet widza tu nie ma kontrowersji. I zobacz, tak samo jak dla mnie pojęcie, że coś jest ładne, szybkie, kontrowersyjne, dzikie. Każdy z nas ma inny poziom stopniowania. I my sobie analizowałyśmy w kontekście innej marki właśnie pojęcie słowa wild i dziki. No to dla kogoś to wiesz, wyjście w szpilkach na miasto to już jest wow. To już to on dopiero, nie wiem, na 30 albo na jakąś okrągłą, nie wiem, rocznicę to będzie szał, to dam czadu. A dla kogoś, wiesz, ktoś może się powiesić na szelkach na żyrandolu i to dalej jeszcze nie zrobi wrażenia. Ja myślę, że w tych kontekście takich przekraczania granic my mamy bardzo ostrożne takie, bardzo staramy się ostrożnie stąpać. Aż do przesady, gdzie do innych mówimy tak, weź to zrób, weź, poradzisz sobie, nie? Ja pamiętam, jak wyjeżdżałam do Stanów, tak, kurczę, jak nie ty, to kto? Jedź. A ta osoba się nie wyprowadziła ze swojej gminy, nie? Przez 30 lat. I to jest, kurczę, to, że chcemy zmieniać w innych to, z czym sami mamy problem, więc ja uważam, pokaż, nie? Ja nie mogę powiedzieć, że jestem buntownikiem i nakleić sobie tą łatkę, nie rzucając się sama w ogień. Dla mnie to nie ma sensu. Ja muszę się rzucać w ogień, bo mam też taką potrzebę. Więc samo to mówienie, jestem buntownikiem, tu panie nóżką, nic na tym nie zbudujemy. Jestem za tym, żeby pokazywać to, a nie mówić o tym. I ludzie sami właśnie z tym archetypem przyszli do mnie i sami zauważyli, że ja to w sobie mam, a nie odwrotnie, ja zaczęłam komunikować i oni to zauważyli. Więc zastanówmy się, na co ludzie zwracają uwagę w kontakcie z nami i co skupia ich uwagę. Ja myślę, że to jest taki duży wyznacznik też nie tylko archetypu, ale cech, które powinniśmy bardziej eksponować, bo cech mamy duży miks, nie? Każdy z nas ma wrażliwość, łagodność i inne rzeczy, czego ja tak bardzo nie eksponuję na scenie, bo social media to jest scena, ja decyduję, co na niej eksponuję, zachowuję to do życia prywatnego, w życiu prywatnym. I my wybieramy, co pokazujemy na scenie. A żebyśmy my wybrali dobrze, musimy zauważyć, na co ludzie zwracają uwagę i co chcą oglądać bardziej. Jeśli ja zwrócę uwagę, zrobię łagodniejszy post, to jest tak sobie. A jeśli uderzę mocniej, no to ludzie tego chcą. I to widać. I ja wyciągam te cechy buntownicze z siebie tutaj na scenę, głównie LinkedIna,
bo wiem, że moi odbiorcy tego oczekują i to faktycznie wychodzi ze mnie. Wręcz ja muszę to czasami bardziej stopować, bo bym chciała się wypowiadać w 100% na tematy i pokazywać to, co uważam, to myślę, że miałabym nawet problemy z prawem, więc dlatego muszę pewnie to gdzieś tam stopować. I na tym polega archetyp, to ma ze mnie wychodzić. A nie, że ja sobie analizuję, kiedy ja w życiu byłam bohaterem albo opiekunem, bo przeprowadziłam panią przez pasy, nie? To nie to. A niestety my tędy idziemy, tą drogą. Dużo trudnych pytań będzie w tym odcinku do zadania samym sobie przez copywriterów. I bardzo dobrze, bo najczęściej to są właśnie te pytania, których my nie chcemy zadać. To raczej to są pytania, które my znamy i na które znamy odpowiedź, tylko nie chcemy jej usłyszeć tak jakby. Tak, wypowiedzieć tam, jeszcze, tak. Nie? No bo jak powiem, to znaczy, że co, że... Nie mogę sobie teraz przypomnieć jakiegoś filmowego przykładu, takiego kogoś, kto zaprzeczał swojej tożsamości, a dopiero w momencie, kiedy ją przyjął tak w 100%, to odniósł sukces i okazało się, że to wcale nie jest. Krąży mi ta historia gdzieś z tyłu głowy, jak sobie przypomnę, to w opisie napiszę, ale zdarza się coś takiego. Zdarza się coś takiego i dopóki nie przestaniesz tego w sobie tłumić, to myślę, że będzie to działało na twoją szkodę. Tak jest moje zdanie. Wiesz co, zobacz, nawet Schwarzenegger strasznie chciał zmienić swój austriacki akcent w Stanach i dzięki niemu dostał rolę życia, bo był maszyną z wyglądu i był maszyną w głosie, a on tak strasznie się tego akcentu wstydził, nie? I ja myślę, że nie ma co w sobie blokować, czy buntownika, czy błazna, czy opiekuna, czy magika, kogokolwiek my tam mamy, bo bez względu na zawód zawsze znajdziemy te osoby, które będą z tym rezonowały, nie? Tylko my chcemy zadowolić masy. I to jest podstawowy problem nas, że chcemy zadowolić wszystkich. Ja też dostaję uwagi, że jak kobieta od PR-u może się wypowiadać w taki sposób, kiedy ja powinnam wszystko politycznie poprawnie dostosowywać? No właśnie nie. Ja powiedziałam publicznie, że ja nigdy nie będę pracować w polityce i mam nadzieję, że i wierzę i to zrobię i dotrzymam swoje sama przed sobą tej obietnicy, że w politykę nie chcę się pakować. I dlatego ja mam inne podejście, bo PR polityczny ma zdecydowanie rządzić się swoimi prawami. My PR-owcy mamy bardzo dużo za uszami, ale to nie znaczy, że każdy musi iść w tym kierunku, nie? To tak jak mamy dużo copywriterów, którzy robią naprawdę bardzo gównianą robotę, to nie znaczy, że wszyscy. Mamy grupy społeczne, które mają łatki negatywne i zdecydowanie ciężko z tego wyjść, ale to nasza rola, żeby to zmieniać, nie? Nawet nie, żeby tutaj podążać z jakąś ideą, że zmienimy świat, ale po prostu dla siebie. Ja tego nie robię. Niech ktoś mnie na tym złapie, to pochylę czoło, ale ja tego nie robię. Dajcie mi jedną osobę, która powie, że ja to zrobiłam. No i ja myślę, że to jest też podstawą, żebyśmy my czuli się w zgodzie ze sobą. A dla kogoś może być, wiesz, liczba oszustw, jakie w życiu zrobił, wyznacznikiem wartości. I szczerze, ja cenię osoby, które mają odwagę to przyznać do tego, i wiedzą, i mają świadomość, nie? Że dla niego kasa zdecydowanie jest ważniejsza niż rodzina. Okej, ale ma ta osoba odwagę to powiedzieć głośno. I ja bardziej szanuję tą osobę niż właśnie taką obłudę. Ja uważam, że nie ma złych i dobrych wartości, tylko problem jest ze zdefiniowaniem, nie? I przyznaniem się do tego, przed czym, tak jak mówisz, uciekamy. Bo może znamy odpowiedzi, tylko niech to wybrzmie na głos. Tak, żeby to wybrzmiało na głos, to jest podstawowy problem. Była taka pani, teraz mi tak coś świta z jednej partii politycznych, która dostała krytykę, bo powiedziała, że poszła do polityki dla hajsu. Mhm. Ale do cholery, to jest chyba pierwsza osoba, o której ja słyszę, że przyznała wprost, że poszła do polityki dla hajsu. No tak. Ja to szanuję. Przynajmniej nie ściemnia, że tam wiesz. Ja będę zmieniać świat, ja będę budować drogi, ja będę przeprowadzać staruszki przez przejścia, a później się okazuje, wiesz, jest kadencja i nagle, no wiecie co, to tak nie bardzo się da, nie, te staruszki, także sorry, ale musimy się z tego wycofać. Tylko widzisz, ja poszłam do hajsu. Jeśli ta osoba powie publicznie prawdę, to zostanie skrytykowana. Jeśli ktoś powie, bo chce wam wybudować przedszkole, po pierwsze nikt nam nic nie buduje, bo to jest, wiesz, takie mądre zdanie, dziękować politykom za to, że budują szkoły i przedszkola, tak dziękować bankomatowi, że wypłacił nam własne pieniądze, więc w ogóle dla mnie to klaskanie jest zabawne, ale to, że ktoś idzie gdzieś dla pieniędzy, ja też, wiesz, no w marketingu raczej pojawiam się dla pieniędzy, myślę, nie? Dopiero później gdzieś odkryłam jakąś faktycznie pasję do tego zawodu, ale gdzieś to był bardziej przypadek, musiałam zarabiać i to szybko, a jakoś to się
pojawiło na mojej drodze. Nie będę tutaj ściemniać żadną pasją. Teraz ja faktycznie sobie to odkryłam, jeśli poszłam bardziej tutaj w te strategie kreatywne, ale tak samo ja też bardziej szanuję polityków, którzy powiedzą, jestem tu dla kasy i tyle, to nie znaczy, że będę robić złą robotę. A czasami może nawet i lepszą, niż ktoś, kto musi cały czas, wiesz, tutaj udawać, że będzie ratował rybki w stawie. I tak, tylko że my tej prawdy nie chcemy. My nawet nie chcemy, mamy problem, jak ktoś mówi prawdę czasami, nie? I chcemy tą prawdę zagłuszać w wielu aspektach. Bardzo media niestety mają na to duży wpływ i to jest kwestia tutaj w dużej mierze, jak jesteśmy na to odporni. Niestety na wszystkie tematy nawet nie możemy pisać, na jakie chcemy, więc mówimy o tej wolności nawet mediów społecznościowych, ale nie ma tego. Nasze konta mogą być zablokowane za różne treści. Ja tutaj nie mówię o mowie nienawiści, pod co bardzo dużo rzeczy podpinamy. Dlatego tej prawdy nie do końca chcemy usłyszeć o innych, a co dopiero o sobie. Bo niestety prawda to jest chyba, nie pamiętam dokładnie tego cytatu, ale takie brutalne spotkanie się z rzeczywistością. Dlatego często nieprawda i obłuda ma nad prawdą przewagę. Głębokie. Kurczę, wiesz, mentoring mi się włączy zaraz. Ale powiem szczerze, że ja wiem, że ludzie rozmawiają o automatyzacjach, o AI, o algorytmach w dzisiejszych czasach, ja wiem, ale kurczę, idziemy w złym kierunku. Nie chodzi o to, żeby nie korzystać z tego, tylko zatracamy się i zapominamy, o co chodzi w życiu, nie? I uciekamy. Mnie uderzyło to, kiedy osoba, która była gdzieś tam u mnie i znała 4 czy 5 języków naprawdę biegle i nie wskazała niestety jednej wartości życiowej, która nim kieruje. I dopiero na tych warsztatach zderzył się z tym, że on tego nie wie, nie? I tak naprawdę nie wie. I on ucieka w tą naukę tych języków, aby nie myśleć o tym, co wymaga myślenia. Dlatego ja myślę, że te głębokie rzeczy są nam potrzebne na co dzień. Bo trochę jak zombie już duża część społeczeństwa się zachowuje, nie? Działamy trochę jak takie robokopy. I to jest kwestia, czy my musimy to zmieniać? Czy da się to zmienić? Nie wiem, ale wiem, że każdy z nas może wytworzyć u siebie swój własny świat na tyle, na ile to jest możliwe. Mimo wszystko dużo osób i tak tego nie robi i nie chce dokonywać zmian w tym swoim małym życiu, bo nie mamy wpływu na wiele rzeczy na świecie i nie będziemy mieć, to jest złudne. Ale na ten nasz mały świat mamy, a nawet czasami tego nie chcemy podjąć, nie? Więc wiesz co, widzę, czasami ludzie idą w marszach, super, fajnie, uważam, że marsze niewiele dają, tylko że te same osoby później nie są w stanie nawet zmienić prostego nawyku w swoim życiu, ale lepiej się poczują, jak pójdą w tym marszu. Tylko, że to nic nie da, nie? To jest takie lajkowanie postów, nie zabijajmy fok. To jest chyba ten lajk, żebym ja się poczuła lepiej, że go dałam. To nie ma wpływu na nic. To jest takie złudne działanie, nie? I te właśnie media społecznościowe, o których mówiłeś, to nie tylko jest ta właśnie obłuda i te maski i porównywanie, ale też taka złudna pomoc, że ja napiszę komentarz, że nie wiem, ktoś jest dyskryminowany na rynku pracy, zrobiłem robotę. No nie. Dam tu lajka, wyślę komuś serduszko, nie wiem, na Dzień Kobiet. No nie, nie zrobiliśmy roboty. Ja myślę, że to jest jednym kliknięciem, nie zrobimy roboty. A social media dają nam takie przyzwolenie myślenia, że zrobiliśmy. No nie. I to jest bardzo złudne, to jest obłuda. Niestety pewnie nasza rozmowa jest taka głęboka dzisiaj, bo specyfika mojej pracy kręci się wokół mediów społecznościowych, ale tak to wygląda, bez bujania sobie rozmawiamy. Tak miało być, taki miał być hashtag, miało być bez bujania, nie będziemy tym. Właśnie tak się zastanawiam nad tym, że podejrzewam, to nie będzie najbardziej słuchana rozmowa, to nie będzie najdłużej słuchana rozmowa, tamte procenty nie będą się świeciły, ludzie nie chcą tego słuchać, ludzie nie chcą zmian. Jakbyśmy tutaj rozmawiali, gdzie pójść, skąd wziąć klienta na zlecenie copywriterskie, kurde, to wszyscy by tak przyklejeni do tych komputerów, żeby o, bo tutaj mi powiedzą, gdzie są pieniądze. Ale kiedy mówimy o rzeczach, które są tak naprawdę ważne, bo co z tego, że masz te pieniądze? Co z tego, że masz ile pieniędzy potrzeba do szczęścia? No. Czy ktoś w ogóle sobie zadał to pytanie? W ogóle mało osób zadaje sobie pytanie, ile to jest dużo pieniędzy? Bo każdy by chciał zarabiać dużo, ale nikt nie wie, ile to jest to dużo. Co to jest to dużo?
To jest 10 tysięcy, to jest 100 tysięcy miesięcznie, rocznie, ile to jest dużo? Nie wiesz, jeżeli nie zadasz sobie tego pytania, nie wiesz ile, jak masz zarabiać dużo, jeżeli nie wiesz ile to jest dużo? Jak masz żyć w zgodzie ze sobą, jeżeli nie wiesz co to jesteś ty? No jak? To są trudne pytania, które muszą być zadane i wiem, że to nie jest sexy, to jest bez bujania, to jest no, szara rzeczywistość, ale tak po prostu jest. I lepiej odrobić tę pracę domową, może trochę brutalnie, może trochę jest to zderzenie z rzeczywistością, ale lepiej to zrobić teraz, niż musieć to zrobić za jakiś czas, albo nie zrobić wcale i zniknąć z rynku. Tak, wiesz, bo my też zapłacimy za to. Jeśli nie zapłacimy kasą w różnej formie za brak czegoś, to zapłacimy własnym zdrowiem. I ty powiedziałeś ważną rzecz, co my faktycznie potrzebujemy w życiu. Jak ja sobie zdałam sprawę, co ja potrzebuję, że wszystkie swoje ubrania spakuję w dwie walizki, no i czy mi potrzeba ich więcej? Też kolor czerwony, słuchaj, mam dwie garsonki czerwone i lecę na wszystkie eventy w dwóch garsonkach i jak ja nie mam jeszcze czerwonej garsonki, bo czasem nie ubiorę, no to gdzie ona jest? Ekonomia, jedna czerwona sukienka, jedna czerwona koszula, sprała mi się, musiałam kupić drugą, dwie garsonki i czerwone szpilki, to jest mój cały outfit biznesowy. Minimalizm naprawdę nas ratuje i dzisiaj oglądałam nawet rano jakiegoś tam reelsa, nie pamiętam, który raper powiedział, ludzie, gdzie my kurde, idziemy w tym świecie, nie? Masz dwójkę dzieci, jedno dziecko potrzebuje jeden pokój, drugie dziecko potrzebuje drugi pokój, sypialnia dla rodziców, salon, ogród, do widzenia. Dlaczego my potrzebujemy 40 domów, 4 bawialnie dla dzieciaków? Wiesz co, ja to widziałam w Stanach, nie? Że to były piękne domy, ja tam się zderzyłam z tym, dlatego o tym mówię. Piękne domy, baseny, bawialnie dla dzieci, że ja nie mogę przejść przez ten pokój, bo jest tyle zabawek, a te dzieciaki, no masakra. Biją rodziców po twarzy w wieku 3 lat. Cały czas, wiesz, krzyki, piski, mnóstwo zaburzeń różnych już w głowie w bardzo małym wieku. Samodzielność kompletnie zerowa, totalnie zero samodzielności. I nawet pamiętam, jedna rodzina mieli Harley'a w garażu i zapytałam, kurczę, macie tego Harley'a, już się rok znamy i nie widziałam, żebyście w ogóle nim jeździli. No nie, bo nie mamy kiedy. To po co? Po co? I my niestety tak się w to wkręcamy i to przekłada się na zawód, nie? Też i na naszą pracę. I tak jak mówisz, jeśli tu byśmy rozmawiali, słuchaj, dam ci 4 triki na to, jak przyciągnąć uwagę odbiorcy, bo ja też często dostaję takie pytania w wiadomościach, no to fajnie. Tylko takich rozmów jest dużo, takich rozmów o sprzedaży jest dużo, o technikach sprzedaży, o tym, o czym pisać, jak pisać. Tego jest tak dużo już w sieci, że już po prostu nawet jeszcze, wiesz, zwiększamy tempo, żeby ta rozmowa trwała krócej, żeby tę godzinę zmieścić w 10 minut i wszystkiego się dowiedzieć. Ale jeśli my nie włączymy myślenia i nie zatrzymamy się w życiu czasami na chwilę, poczekaj, co ja potrzebuję? Bo ja często słyszę, ja potrzebuję dużo klientów. Ile jesteś w stanie przerobić w miesiąc? Jednego. To się uspokój. Zacznijmy od tego. To się uspokój. Jeśli ty jesteś w stanie przerobić jednego klienta, a masz ambicje na 100 tysięcy, a i tak wiesz, że nie będzie się, to po co? To jest zupełnie inna, wiesz, dyskusja. Taki czasami wiatro zimnej wody na łeb jest nam potrzebne i życie nam czasami je daje w postaci ciężkich wydarzeń i uważam, że im ktoś szybciej je przeszedł, tym może i lepiej dla jego przyszłości. Bo pewne rzeczy powodują, ja wiem, jakieś traumy i przeżycia, ale kurczę, bardziej stąpasz twardo po tej ziemi, no. Bo ludzie są tak odjechani w swoich wizjach, w postrzeganiu świata, który jest zupełnie nieprawdziwy, że ja nie wiem, czy to jest szczęście, nie? Każdy z nas musi się zdefiniować swoje pojęcie szczęścia i cieszę się, że to się zmienia, że to nie jest samochód, dom i ubrania, bo już coraz więcej ludzi gdzieś tam widzi, że to jednak zabiera im to szczęście, a nie daje. Dokładnie. Pełna zgoda. Tutaj też pewnie będzie, wiesz, jęczenia, no bo tak jak powiedziałaś, że dobrze byłoby, żeby ten odcinek trwał 10 minut, same konkrety, co robić i jak mieć dużo pieniędzy, to ma w ogóle 10 minut, to jest strasznie dużo. 5 minut, najlepiej w rolce takiej, nie, 60 sekund to już za długa rolka. 15, max, dam 15. 15 sekund. Jakoś pomyślę, żeby tę naszą rozmowę dzisiejszą skrócić do 15 sekund, ale z drugiej strony myślę, że tego nie zrobię. Ja myślę, że idealnym podsumowaniem tej rozmowy by było zdanie, że ta rozmowa nie będzie miała oglądalności, bo ludzie nie chcą tego usłyszeć, nie? Padło takie zdanie. I to trochę tak jest, że
przebrnąć przez te wszystkie pytania i sobie odpowiedzieć na to, to mogą być pierdolety, ale ja myślę, że w dużej mierze dla większości to będzie coś niewygodnego, a my nie lubimy niewygodnych rzeczy. My chcemy rozwiązań, a nie więcej problemów. Ale żeby mieć rozwiązania, musimy rozwiązywać problemy bieżące, żeby móc iść dalej. No to jest tak, masz rację. Dobre, dobre podsumowanie. Dobre podsumowanie i pewnie z tym podsumowaniem będziemy się zbierać ku końcowi, czyli ostatnie pytanie, Sylwia, gdzie cię można znaleźć w internecie? Wiesz co, ja myślę, że głównie u mnie tym kanałem jest LinkedIn i tak się go trzymam, bo pracuję również w agencji Marafiki i tam można mnie znaleźć na blogu, na stronie internetowej, na profilu LinkedIn, na Instagramie, na Facebooku w agencji Marafiki. Mam też konto na Instagramie, które założyłam i tam sobie dłubię raz na jakiś czas coś, ale nie przykładam tam większego wysiłku, więc zdecydowanie najbardziej aktywna jestem na LinkedInie i na kanałach tutaj agencji Marafiki. Więc można mnie tam szukać i można mnie szukać w różnych publikacjach gdzieś tam w sieci, tak jak na przykład ta, ale najbardziej na bieżąco zachęcam do po prostu kanału LinkedIn, gdzie trochę jest przełamywany ten schemat przeze mnie korporacyjnego wizerunku LinkedInowego, który się opiera na certyfikatach i ukończonych szkoleniach. LinkedIn się zmienia też w takim kierunku... Może nie tyle, że dużo osób twierdzi, że Facebook czeje, ale ja bym powiedziała, że jednak pokazujemy tą drugą stronę biznesu coraz częściej, więc ja myślę, że to jest ważne, więc zachęcam Was do mojego kanału na LinkedInie, bo myślę, że głównie stamtąd mnie znacie, jeśli mnie znacie. Potwierdzam, ja znam LinkedIna. Polecam Ci też. Nie wszystkie publikacje będą się naszym widzom podobały, ale też nie jest takie ich zadanie, żeby się podobały wszystkim. Jak jasne. Zresztą ustaliliśmy w tej rozmowie. Ja w imieniu widzów i słuchaczy Ci dzisiaj dziękuję. I pewnie ja będę Ci życzył dobrego dnia. Bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i dziękuję serdecznie za rozmowę. Siema, cześć. W odcinku z Sylwią to jest tyle. Co wyciągasz z niego dla siebie? Jaką jedną lekcję? Czy znasz kogoś, kto potrzebuje strategii marki, kto potrzebuje usłyszeć te pytania, które padły, kto potrzebuje odpowiedzi na nie? Wyślij mu ten odcinek. Podziel się dobrym kontentem. Jeszcze raz na zakończenie prośba o tego suba dla YouTube'a, lajka dla Spotify'ka. Dzięki temu łatwiej będzie mi zapraszać gości, którzy patrzą na suby i na lajki. Siema.